My faceci, mówię do was, drogie kandydatki na kobiety, na boginie, na księżniczki, mówię do was, my faceci jesteśmy zachwyceni kobietami i my poszukujemy takiej, która nie tylko pobudzi nasze zmysły do działania, ale my również poszukujemy takich, które nasz rozum, nasze myślenie, naszą inteligencję, która będzie rozwijała naszą inteligencję i dlatego potrzebna nam jest kobieta z rozumem. I drogie panie, niezależnie jak jesteście piękne, to jeżeli facet pozna piękną kobietę, to jest zachwycony jej urodą, no i oczywiście na początku jest też zachwycony jej rozumem. Ale ten rozum, który u kobiety jest na samym początku, jest, powiedziałbym, nakręcony na maksa. Kobieta, która poznaje faceta, jest genialna w każdym calu. Ale jeżeli ona spodoba się facetowi, to ten facet bardzo często zrobi taki myk, że ona się w nim zakochuje. Jak się kobieta w facecie zakocha, to traci rozum. I to jest, kochane, najgorsze, gdyż kobieta bez rozumu przestaje być interesująca dla mężczyzny. Po prostu przestaje być interesująca, ale może się zdarzyć w drugą stronę, może się zdarzyć tak, że ta kobieta jest rzeczywiście nie tylko rozumna, ale jest pełna rozumu i ona powstrzyma się ze swoim zakochiwaniem i wpierw rozkocha w sobie faceta. I wtedy jak facet straci rozum, to dopiero wtedy ten facet się staje dla kobiety w 100% interesujący.